Witajcie. No i chyba jeden z moich ulubionych yy, gatunków, przynajmniej z tych kolonii, które posiadam. Jest to Camponotus mądrzu, pochodzące z południowych wysp japońskich i z, z Tajwanu. Jest to niewielka kolonia na chwilę obecną, licząca, tak jak widzicie, królową. Trzy robotnice i z tego co widzę, trzy po czwarki. No i pod królową jest pewien pakiet jaj i larw, taki mix. Także nie będziemy ją tutaj przerzucać i przewracać. Nie będziemy mrówek ich niepokoić. Podamy im tylko szybciutko pokarm. Uprzątniemy ten bałagan, który tutaj te mrówki zrobiły. Jak widzicie, to srebrko było dosyć zabrudzone, czyli mrówki spożywają pożywienie ja tylko przecieram zanieczyszczenia wilgotnym wacikiem nie wycieram na suchą przecież w jakikolwiek sposób to nie przeszkadza pozostawiam tutaj odrobinę pożywienia tutaj w postaci soku z malin świeżych a pokarm w formie owadów zostanie rówkom dostarczony jutro. Kolonia rozwija się prawidłowo i powinniśmy przy następnym wejściu zobaczyć już naszą powiększoną. Rodzinkę, ale może nie wiem, albo ja czegoś nie dowidzę, albo. Tak tutaj pod za Królową znajduje się robotnica, której wcześniej nie widzieliśmy. Wow, czyli jest super. Kolonia liczy jednak cztery robotnice. Bardzo dobry znak. Czyli po dwóch tygodniach od ostatniego odcinka pojawiły się, pojawiła się kolejna robotnica. Dobra wiadomość. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.